Waleczne z gór umiłowały wolność, a gdy wróg przyszedł i próbował im ją wydrzeć, stanęły do walki. Przed wojną były nauczycielkami, gospodyniami domowymi albo słynnymi narciarkami. Po wybuchu wojny wstępują do konspiracji, są sanitariuszkami, łączniczkami, ratują Żydów, wspierają AK. Najwyższy czas, żebyśmy poznali ich fascynujące życie. Helena Błażusiak, 18-latka ze Szczawnicy, a w czasie wojny łączniczka i sanitariuszka. Była więziona tutaj, w palace, w katowni Podhala. Wybitym zębem napisała na ścianie wstrząsającą modlitwę, do której wiele lat po wojnie Mikołaj Górecki dopisał przepiękną melodię. Powstała trzecia symfonia pieśni żałosnych. Helena Marusarz, młodziutka, przepiękna, pełna pasji narciarka. Po wybuchu wojny wraz z rodzeństwem, dwoma braćmi, trzema siostrami, wchodzi w konspirację, zostaje niezawodną kurierką. Niestety zostaje też aresztowana, przez półtora roku więziona przez Niemców, zabita 12 września 1941 roku. Nikogo nie wydała. Katarzyna Filipek była mamą siedmiorga dzieci i wdową, mieszkała w Tokarni. Zdecydowała się, mimo ryzyka, przyjąć rodzinę żydowską pod swój dach. Za ten czyn została aresztowana, więziona tu w palace, rozstrzelana pod Nowym Targiem w lesie. Jej dzieci dowiedziały się o losie matki dopiero 40 lat po wojnie. Waleczne z gór, nieznane historie bohaterskich kobiet, to moja najnowsza książka. I jednocześnie opowieść o niezwykłych 15 kobietach, dla których wiara, nadzieja i miłość to nie były czcze słowa. To jednocześnie wyjątkowy przewodnik po górach i dopełnienie historii II wojny światowej.